Cześć, dzisiaj będziemy testować czystą wódkę. No. Najpierw się nawodnię, o tym muszę, wiecie, przeczyścić przełyk. Dobrze. Kupiłem 4 setki, bo tylko tak znalazłem w sklepie. Ale zawsze coś, tak? Zawsze coś. Okej, okay, w porządku. Pierwsza wódka to będzie Alaska. 100 ml, 40%. Mnie niedobrze się robi na samą myśl o tych wódkach, a co dopiero nie pić. Nie lubię wódki za bardzo smaku, więc wygląda się ciekawie. O! O fuj, ale wali. Śmierci niemiłosierni. A kurna, całe kieliszki, no. Z przyzwyczajenia już widzowie. Nic, fuj, śmierci. Czuć śmierci wódką. Strasznie śmierci wódką. Tylko śmierci taką... taką taniością śmierci. Kurwa, z tym pokojem teraz jebie. Kluśniem po uśniem. Krzeje bardzo. Bardzo krzeje. Smakowo bym mógł to powiedzieć, trochę taka... jak wódka taka, wiecie, smakuje jak taka czystypowa wódka, taka tańsza. Krzeje strasznie. Strasznie dużo śliny mi wytwarza, więc ja dawno nie piłem wódki, więc muszę mieć trochę więcej czasu, żeby po prostu ci wypowiedzieć. Tak, krzeje bardzo dużo, bardzo mocno krzeje. I nie smakuje, to jest taki ostre strasznie. Nie jest takie łagodne, jest takie ostrzejsze. Ale może to też być wina tego, że to nie jest zmrożone zbyt dobrze. Trudno stwierdzić. Kurde, mam nadzieję, że się nie poszykam po tych wódkach. Ja to popijam wodą, mnie to nie jest tak hop-siup. Cały czas mam posmak, kurna, tej wódki. Nie dobra, nie, nie, żebym jej nie pił. Ja ogólnie sobie te lał, nie wiem, czy nie będę sobie jako kielicha lał. Czy czwarte będę sobie lał, bo... ciężko, ciężko przechodzi to przez ryj. Następna to jest Valicura. Valicura? Valicura. Z największej jakości spirytusu. Jezus. O Jezusie Nazarejski, to jest chyba najgorszy test, jaki kiedykolwiek w życiu robiłem. Piwoż, który pije wódkę. Tamten kieliszek mnie po prostu smiótł. Za dużo go było. Fuj, to coś śmierci. Ciężko aż mi się piecie. Ciężko było mi po prostu się ustabilizować. Ach, dobrze. Okej, nie ma tak intensywnego zapachu jak tamta łódka. Ale jest taki. Taki minimalny jest zapach. Takiej ciepłej wódki. Ale może dlatego, że to jest ciepłe. No to hop. O! Na podniebieniu. Smakuje trochę jak taka... jak taki spirytus rozwodniony. O, może to by było dobre stwierdzenie. Taki rozwodniony spirytus. Nie polecam. Nie polecam. Mi osobiście nie smakuje. Wypiłem ponad pół kieliszka, ale... strasznie takie... ostre, strasznie ostre to jest. Taki rozwodniony spirytus. Ktoś lubi takie ostrzejsze smaki, może wypić? Dla mnie to nie jest nic dobrego. Dla mnie w ogóle czysta nie jest zbyt dobra, chyba żebym, wiesz, miał jakąś normalną popitę, a nie wodę. Dobra, jestem z powrotem. Skurno, najdłużej nagrywany odcinek, wam powiem, już tu chyba 20 minut. Leci jakoś. Kurwa, porażka. Powoli zaczynam czuć w ogóle, wiecie, takie kurne klepanie lekkie. Następną wódką będzie Żubrówka Biała. To jest Mucynetat. Moc inspirowana Puszczą Białowieską. Czysty żywioł. Tylko naturalne składniki. Tak to wygląda. O. Najgorzej są, wiecie, zabrać tak pić wódkę, w sensie, wiecie, pierwsze kieliszki, nie?
potem jak już pijecie, to już tak macie, wiecie. Łatwiej wam to idzie po prostu, nie? Już macie po prostu podniebienie przygotowane. Więc mam nadzieję, że te następne kieliszki będą już lepiej, już szły, a nie będę mi się tak męczył przy nich. Ogólnie rzecz ujmując, seria będzie dobiegać końca na ten moment. Zostały nam może jeszcze dwa filmy z testu tamtych alkoholi. Nie, ogólnie z testu alkoholi. A potem zobaczymy, co będziemy robić. Czy będziemy dalej tą serię ciągnąć, czy pójdziemy w innym kierunku artystycznym. A to była propozycja na drinki. Zobaczymy. Dobra. Subwulka nie dostaje żadnego takiego mocnego zapachu. W ogóle nie czułem. Ma leziutki aromat. Szubrówkę kiedyś piłem. Bardzo dobra wódka była to kiedyś. Piłem jeszcze Stoka. Te dwie były tak najsmaczniejsze dla mnie. No właśnie, padła propozycja, żeby drinki nagrywać. No. Ale w sensie, że to by było tak, że wy byście pisali propozycje drinków. Zobaczymy, może w tym kierunku pójdziemy. Nie wiem, nazwalibyśmy to szalone drinki Pyrcika albo coś takiego. By było coś na zasadzie, nie wiem, wejść tam, wymieszaj. Tatry z Somerski, nie? Coś takiego. Taka propozycja była. Więc no kto wie, może będziemy robić coś takiego, no ale się obawiam jakichś mikstur wiedźmińskich typu spirytus z wodą. Nie wam nie lubię wódki czystej, nie lubię, ogólnie wódki nie lubię, smakową jakąś tam idzie, no bo to wiecie, no mniejszy woltaż, 40%, no jak już wódkę piję, to tak kinkuję bardziej, no. Piję kielony, za takiego drinka, że tyle wódki, no soku. Są te czasy, co Percik pił wódkę, to już jest, wiecie. Było 20 lat temu, jak miałem 20 lat. Jest łagodna, trochę słodka. Dobra, nie kryje się tak w gardło. Nie zostawia jakiegoś nieprzyjemnego smaku. Jest dobra, możecie pić. Bardzo dobra wódka. Proszę panu, została ostatnia wódka. Fajnie, cieszę się niezmiernie. Już po prostu nie mam ochoty pić więcej wódki. Prawda, piwko to bym się napił, ale wódkę to... Nie, nie wiem, ja nie jestem alkoholikiem, żeby wódkę pić. Dobrze, podniebienie sobie troszkę przepukałem, bo właśnie tak się mówi, przepukałem. Następna wódka to Krupnik, o, z misiem. Chyba kiedyś piłem Krupnika. O, taka produkcyjny Starokart gdański. Mi nie będzie smakować, to chyba tam pojadę. No dobrze, w porządku. Pali mnie bęcą od tej wódki. Nie wiem, jak można wódkę pić. Jakim trzeba być alkoholikiem, żeby taką czystą chlać. Ja nie piję wódki. Ja nie jestem alkoholikiem. Normalnym chłopem. Co lubi sobie po prostu wypić piwko. Co po pracy piwka się nie można napić. O. Mam katar, więc ja ogólnie już gorzej tą zapachy czuję. Gorzej te zapachy już po prostu czuję. Ma taki ostry zapach. Ostry zapach. Myślę, że smak też będzie ostry. Krupnik chyba miał taki smak właśnie, taki ostrawy. Z tego co mi się kojarzy. Kurwa, nie mogę się przemóc, widzowie. Nie mogę się przemóc. Potrzebuję jeszcze chwilki. Czy kieliszki wódki aż mam dość, ty, naprawdę, dawno takie wódki nie piję, to nie lubię po prostu. Dlatego to tak kurwa tużyłem, to najbardziej jak się dało z tą wódką. No dobra, w porządku, luśnij to uśnie. O Jezus, jedno serio. No łagodna była, tylko taki ostry posmak zostawia. Najbardziej chyba mi smakowała szuprówka. Krupnik był na drugim miejscu. A tamte dwie, trudniej na trzecim są. Nie były to dobre wódki. Były ostre i dobre. To jest na drugim, a na pierwszym szuprówka. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc trzymajcie się, na razie, miłego wieczoru. Chyba, że ktoś pije wódkę, to może sobie to puścić. I pić ze mną. Wtedy smacznego. Dobrze, trzymajcie się. Na razie. Cholera jasna.